Witam. Twierdza Krzyżowiec HD. Kolejny odcinek naszych kampanii historycznych. Kontynuujemy. Ostatnio zrobiliśmy te wici wojenne. To było tak bardzo proste, aż to było śmieszne. No, nie wiem, nie widziałem tam nigdzie w tych guziczkach zmiany poziomu trudności, tak jak to było w Twierdzy 1, w tych misjach takich podstawowych. Ale no dobra, no, to było zdecydowanie za proste. Oby to było trochę trudniejsze, ale wiecie, nie tak głupio trudne. Podboje Saladyna wraz z armią Saladyna. Przepędź krzyżowców z Palestyny, zanim urosną w siłę. Znaczy my czasem w ostatnim... Nie, my Jerozolimę chyba podbijaliśmy w ostatnim odcinku tego... Znaczy no, w ostatniej piątej misji tych wici wojennych. No właśnie Jerozolima była. A tutaj z Palestyny wyganiamy jako sułtan. Dobra, zapoznaj się ze sposobami walki arabskich wojowników i ich specjalnymi zdolnościami. Jakbym nie wiedział, jak to działa. Wiecie, to chyba... Wiecie, jak powinni tę twierdzę zrobić? Że te kampanie historyczne powinny być na samej górze, a to krzyżowiec powinno być niżej. Ale no niestety, no, jest odwrotnie. Bo to jest jakiś samouczek, no, nawet nie są misje, tylko to jest jakiś śmieszny... Nieśmieszny samouczek. Damaszek, zmiana w układzie sił. Ty, a czasem pierwszy Assassin's Creed, taka jedynka, czasem nie odbywał się w Damaszku? Chyba tak. Ja właśnie w Assassin's Creed'a jedynkę nie grałem. W 1174 roku umiera sułtan Nuradin, a kontrolę nad jego arabskim imperium przejmuje Saladyn. Zanim zajmie się on odbijaniem miast w regionie, musi uspokoić sytuację w ojczyźnie. O, taki ma bardzo krótka historyjka. To nie jest jak jedynka. Ja nie wiem, czemu ludzie lubią tego krzyżowca, jak to w ogóle fabuły nie ma. To są tylko takie proste mapki, proste takie... To jest jakby jakaś wersja demo, demonstracyjna normalnie tego krzyżowca. Ja bym chciał zagrać w pełną grę, a to jest jakaś demówka. Misja pierwsza. Damaszek. Zmiana w układzie sił. Ładne obrazki. Zdecydowana większość miast wcześniej wiernych Nuradinowi akceptuje Saladyna jako swojego nowego władcę. Jednak kilka wciąż się waha. Damaszek jest jednym z miast, które odmówiły podporządkowania się Saladynowi. Za chwilę ich tu naprostujemy. Zgromadź armię i ruszaj na Damaszek. Użyj wszelkich środków, aby zrobić porządek z buntownikami i pokazać innym miastom ich przyszły los. No to ten... Tutaj nie da się nigdzie zwiększyć poziomu trudności. Dobra, nie będę tych porad czytał, bo za łatwo się... Gra zatrzymana. Mamy taki zameczek śmieszny, malutki. Mam tylko procarzy i ten taran. A jakby taran podjechał, ty, a jakbyśmy tak boczkiem podjechali i rozdupili tylko tą jedną wieżę... Bo ja muszę ich po prostu pokonać. A, że ja mam po prostu wszystkich pokonać. Są tu schody? Są schody. Czyli tak, taran podjeżdża tutaj, łupie w toto. On chyba przeżyje, ten taran. Gra w toku. Patrzę. Ojejku, wali po jakiemuś, po arabskiemu. Teraz zobaczymy. Trochę traci żyćkę. Może ich najpierw powinniśmy zestrzelić, tych łuczników. Ty, albo właśnie, on sobie będzie tej kuł. A ja teraz powinienem łucznikami podjechać. Odblok. Jak wy słabo strzelacie, koledzy. Coś wam nie idzie. Ale zaraz będzie rozdupione tutaj. Dobra, koledzy. A ciekawe, czy oni dorzucą na górę. Dobra, pięknie, rozdupione. Łucznicy nas atakują. Odsuńmy się, żeby nas łucznicy nie zastrzelili. Dobra. I oni szybko padną, bo kamienie są bardzo OP na tych ich rycerzy. O, właśnie. No i trzeba chyba na pełnej wjechać im na te mury. Tutaj najpierw trzeba schodami. Sztyletami ich normalnie zasztyletujemy. Tą armią procarzy. Łuczników trzeba szybko uciszyć. Pięknie. Czerwona zaraza idzie. Taka armia wielka. Easy. Wróg został pokonany.
No i pięknie. Takie proste. O, i teraz taka scenka do arabskiego króla. Jej! Misja druga. Kerak, zdrada Reynalda. Reynald z Kerak plądruje szlaki kupieckie, łupiąc bogate statki na Morzu Czerwonym, łamie w ten sposób rozejm z Europą. Saladyn w odpowiedzi rozpoczyna oblężenie jego zamku. Reynald wydaje ucztę weselną w swojej siedzibie. Zaatakuj zamek i zrównaj z ziemią katedrę, by pokazać naszą siłę. Nie ma czasu na zajęcie miasta. Posiłki z Jerozolimy są w drodze. Zamiast tego daj mu po prostu nauczkę, niszcząc katedrę w zachodniej części Keraku. Nic, nie muszę w ogóle ludzików rozwalać. Trzeba szybko wpaść i rozwalić katedrę, tylko... Pokaż, jak to będzie wyglądało. No tą wielką katedrę trzeba rozdupczyć. Jakie jest tu wejście do tego zamku? Tu od przodu. Kusznicy są. Jakbyśmy się szybko przekuli przez te murki. No i od razu tu rozwalamy. Dwóch rycerzy dosłownie. Będzie nam przeszkadzało. O, mamy też asasynów w sumie. Ty, asasyni chyba na cichacza będą mogli tu przejść. Gra to... Hatafuna. Zapisuję. No, panowie asasynowie, otworzycie mi bramę, a ja sobie tutaj wejdę jak do siebie. Kurde, sterowanie się popsuło. Ej, co jest? A, bo tab naciskam. Jak chciałem spacja, tab mi się naciska. Gdzieś jakąś grę musiałem grać, co tabu używałem. A, ci rycerze też się tutaj kręcą czasami. Ty, a wy wejdziecie? Aha, bo oni tak, wiecie, chodzą raz w jedną, raz w drugą. Nie, przeżyjcie. Fuck. Nie mogą przeżyć tędy idąc. No niestety... Ponów misję. Trzeba po prostu wbiec tymi procesarzami na pełnej. Wyjdziecie następni i na koniec dopiero ci idą. A dorzucicie kamieniami w to? Bo wystarczy, że tych rycerzy przepuszczę. To oni tracą żyćko. Nic praktycznie. Czy asasyni są w stanie tutaj wejść? Dobra. Jest otwarta brama. I rycerze idą rozdupić. A wy możecie wbiec tutaj, o, i ich zasztyletować. A wy idziecie rozwalić tamtych. Nie, stop! Komuś się tutaj muru nie chciało dobudować do końca. Dobra, przejąłem całą bramkę. A, tu jeszcze jeden kusznik głupi. Dobra, a wy się pobijecie z tamtym? Tu są tylko dwa rycerze. Jak to nie ma czasu podbić? Ja bym mógł cały zamek podbić temu typowi. Ale dobra, jak skoro trzeba katedrę tylko rozwalić i do widzenia, to rozrobimy. O, ty, jakieś była... Animacja takiej nadpękniętej. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ona się tak powoli zawalała. Zawsze jest tak, że jest i nagle puf, pęka jak balonik i jest rozu na płasko. To była jakaś taka na full pęknięta. Aleppo. Konsolidacja władzy? Po utarciu nosa Reynaldowi, Saladyn opuszcza Kerak, kierując się na północ w stronę Aleppo. W tym samym czasie przybywają posiłki z Jerozolimy na ratunek gości weselnych. Aleppo do tej pory stawiało opór rządom Saladyna dzięki pomocy Europejczyków z Antiochii. Rzuć Aleppo na kolana siłami armii niewolników wystawionej przez miejscowego emira. Miasto jest silnie ufortyfikowane. Będziesz musiał starannie zaplanować, jak przebić się za podwójną linię bram. Gramy gramy Europejczykami, no to ekonomia, zrobienie piwka, zrobienie jedzenia Arabami, a to jak berserker jakiś. Gra dobra, zatrzymana. Stop. Co trzeba zrobić? Zniszczyć ich chyba wszystkich tych rycerzyków. Pokaż. Zabij wrogiego władcę. Tu nie wejdę na ten płot, chyba że mam asasynów. O, mam trochę asasynów. A tutaj nie ma żadnej obrony. Ty, a jakby się przekuć... Tutaj, od tych dwóch łuczników rozwalić jakoś, tutaj wskoczyć sobie, ale z tymi będzie problem. A mam bardzo słabą, taką głupiutką armię.
Ty, bo tutaj jest ten łucznik, tu po murach można przejść. O, o, już widzę. Czekajcie. Zapisuję. Patrzcie. Pewnie dostrzeli wglądu na scenę. Albo nie, tak bardziej obejdę w tą stronę. O. Tak wejdziemy, że nawet jedną strzałką nie dostanę od nich, chyba. Tutaj, gdzieś na samym końcu. Pani, że używają tej mechaniki, tych wyższych murów. No dałoby się, żeby oni nawet nie dostali jednego hitka, ale tak trochę zwaliłem. Biegnijcie. No wchodzisz. Andrzej. Stamtąd strzelają kusznicy. Oj, niedobrze. Ale my już jesteśmy niewidzialni, po co jeszcze strzelacie w nas? Tutaj przejmiemy bramę. Będzie fajnie. Tamtą wieżę też mogę rozdupić. Ja w sumie tam od góry chciałem przejść. Tak naprawdę. Któryś asasyn mi łazi po tym. Oj, brama się otworzyła i idą chyba domknąć ją z powrotem. Już mi ta brama w ogóle nie obchodzi. Ja tylko chciałem tą wieżę zdobyć. O właśnie. Dobra, zapisz. Zapisuję. Dobrze, zrobiłeś, Andrzejek. Idziemy tutaj. O, idą rycerze. Chyba poczuli, że wieża. A nie, oni nie są aż tyle na tyle inteligentni. Tutaj cała armia niech się gdzieś... O kurde, ale się rozlali. No to ci podpalacze tutaj są. Ci rycerze muszą rozdupić tutaj. A wy możecie zejść z tego płotku i pomóc przekuwać mur od środka. Patrzcie, to jest z drugiej strony. A nie, bo wy w ogóle murów nie umiecie kłuć. Oh my god, co za głąby, za co wam płacę. No zaraz, bo tutaj jest całkowicie mur beton i tak będę musiał tutaj gdzieś frontem wejść. Ty, bo można też podpalaczy, po to mam tak dużo podpalaczy, żeby najpierw ich zjarać, a później dopiero... O kurde, widzę nas, dobra, trudno. Bokumorna. Patrzcie, tych bokumorna, ja już tylu nie potrzebuję, taka grupka może podpalić. Myślałem, że oni gaszą pożary. Ja tu mam jakieś ograniczenie czasowe? Nie, tak po prostu sobie mogę ile chcę tutaj walczyć. Dobra. Biegnijcie tam jeszcze do środka, ile zdołacie. Oj, słabo wyszło. Dasz radę jeszcze to podpalić? Pięknie, o to chodziło właśnie. Dobra, tych rycerzy. Ja mam tylko władcę rozwalić. A podpalacze niech walczą za rycerzy. Oni też mają troszkę mocy. Ale tu będą też kusznicy we mnie strzelać. No właśnie najgorsi są ci kusznicy. Dobra, pięknie się wypaliło. Teraz trzeba jakoś tak wbiec za to coś i się tam wespniemy. Te asasyni otworzą nam bramę. To się będzie długo paliło teraz chyba. Dobra, zapisz grę. Zapisuję. Ja bym sobie po prostu tych rycerzy jeszcze dotłukł tutaj. Patrzcie. Dobra, pięknie, zginęliście godnie. Godnie walcząc. To mi się nie podoba, że się tak będzie długo paliło. Się wolno spala. Ale musi się dopalić i ja muszę sobie tędy przejść, tak? I tutaj się schować. Asasyni wejdą na górę, przejdą murami, otworzą mi bramę i wtedy ci rycerze to jest za tej skały wybiegną i wbiegną tutaj do środka. Taki jest plan. Jakie błądy chodzą. A ci? Dla nich nie mam żadnej misji. To niech pękną koszary. Albo chociaż tutaj te odchlebka. O właśnie. Zapisuję. Dobra, asasynkowie. Synkowie, asasynkowie. Bo w nich nie będą kusznicy strzelali. Ja w sumie mógłbym to na szybko już skończyć, ale się jeszcze bawię. Przechodzicie tędy. Ładnie. Tutaj nie spalcie się, koledzy. I wszyscy na płoty. Dobra.
I wy już tam czekajcie sobie na tym płocie. A ja tutaj teraz najważniejszy moment. To jest ten moment, w którym będziemy dostawać odpuszczenie. Mustahil! Dobra. Ty, a ja w sumie mógłbym podejść tych puszników i ich po prostu zarżnąć asasynami. No właśnie. Ty jeden z kilku niech od bramy otworzy. Wy też tam wbiegnijcie w nich. A rycerze kończą króla. W ogóle wszyscy kończycie króla. Easy. Jeszcze tutaj na agresję. Nie mogę przybliżyć, dobra. Atakować. Przejęliśmy kontrolę nad zamkiem, sir. Hooray! Dobra, to już widzieliśmy. Ej, Hipton, bitwa na wzgórzu jerozolimskim. Saladyn udaje się do Jerozolimy. Na spotkanie jego wojsk ruszają główne siły armii krzyżowców. Europejczycy, wierząc, że zdążą później uzupełnić zaopatrzenie, decydują się przekroczyć pustynne wzgórza bez wody. Hittin. Saraceni odkryli obóz spragnionych, pozbawionych wody krzyżowców na wzgórzach. Choć nasza armia jest słabsza, wojska wroga są zdemoralizowane. To wyrównuje szanse. W obozie znajduje się śmietanka władz wojskowych i religijnych. Nasze zwycięstwo byłoby ciężkim ciosem dla wroga. Jak ja to szybko przechodzę. To jest 16 minuta tego odcinka, bo jeszcze krócej. Zaraz, stop. Gra zatrzymana. Ula la. Od tyłu widzę już fajne wejście tutaj. Tu jest jakaś wielka dziura. Czemu tutaj taka dziura jest wielka? Tu jest kilku takich prosiaczków. O, i tu od góry jest też przejście, tylko że tutaj pełno wojska stoi. A tu jak głupio... Ten co tworzył, to tak od niechcenia klik, tak sobie poklikał, żeby sobie postawić tych ludzików. Oj, jak mi się nie podoba ta twierdza, oj. Jak w ogóle można było dopuścić, żeby tak to głupio wyglądało? Dobra, mamy mniej wojska, co my tam mamy do wyboru? Kilku łuczników konnych. O kurde. Kilku tych rycerzy, ale oni są wszyscy, wiecie, tak na agresję ustawieni, że oni będą do nas biegli. Tu jest za dużo pikinierów, tu jest tylko kilku łuczników. Ja bym od tej strony zaszedł. No. To może być pierwsza misja, która trochę dłużej będzie trwała, a nie tylko taki wjazd i koniec. Wstyd taką małą armią iść, ale dobra, nie mam innej. Ta mapa jaka gigantyczna jest w porównaniu do tego, co ona ma do zaoferowania. Ale to już jest lenistwo, że ktoś tak zrobił mapkę. A, bo tutaj kusznice stoją. A to nie, poczekaj. Ponów grę. Już nas z tomu strzelił jeden. Tu trzeba tak totalnie po ścianie ekrany i potem po krawędzi mapy trzeba przejść. Ale patrzcie, jak od niechcenia. Tutaj nawet nic nie zrobili, to jest po prostu taka zwykła jakby w tym. Otworzyć, wiecie... taką mapkę w edytorze i nawet tutaj nic nie chlapnęli żadnym kolorkiem ani niczym. Bardzo leniwy był twórca tej mapki. Też domy są tak daleko od siebie, że nie mogę ich podpalić nawet. Nawet jakby się coś zapaliło, to nic by to nie dało. Zapisuję. A może ja właśnie złą strategię obrałem i właśnie tutaj to ja przegram, jak będę szedł od tej strony? Zbliżę ścianki. I let's go tutaj na samą krawędź. Chociaż tu nie przejdziemy, czyli... O, gdzieś tutaj, żeby być tak na wprost tego tunelu. Dobra. No i teraz jakieś podchody, ostrzeliwania tymi łucznikami. Ale jak ja taką armię rycerzy? A, bo oni są... Wiecie, negatywny mają współczynnik. Co my mamy do wyboru? 17 rycerzyków. Kilku tych podpalaczy. Ja musiałbym jakąś wieżę, a tam są wieże jakieś? Ty nie ma, jakby chociaż jedna taka lufa wieża była, to bym rzucał ogień i bym ich podpalił. Chyba, że tak po prostu zraszujemy. Nie, no też to nie ma sensu. Podpalenie. Kiedyś pamiętam była taka sztuczka, że patrzcie, brało się tych podpalaczy i tych... Zaraz zapiszę. Jak grałem w wersję demo, to działało. I jak weźmiemy tak, to mieliśmy zasięg tych największych. A widzicie? Bo w wersji demo twierdzy, to ci podpalacze rzucali ten ogień na taką samą odległość, jak i ci.
No oni mają za mały zasięg, żeby cokolwiek podpalić. No widzicie, jak to leci te nogi. Oni mogą co najwyżej z procesami iść w grupie. Nie, no jak ja mam taką armią pokonać taki cały zamek? I to jeszcze chroniony kusznikami. Bez sensu. Po wymyśli. Dobra. Tak szybko zdechli, że nawet nie zdążyli wstać, to bardzo. Oj, tam jeden kusznik niebezpieczny. Stech, pies. Dobra, no trzeba ich tak powoli, wiecie, osłabiać. Na razie nic nie mamy żadnych strat. Ja bym tak w niego strzelał. O, widzicie, trochę dostaje. Takiego noba trzeba tak grać. Ty, a ja bym tak sneaky podszedł jak asasydem, takim jednym podpalaczem. Jeszcze raz zapisuję, ale cały czas zapisuję. To wszystkie domki jakbym podpalił. Coś tam by zdechło chyba. A nie, bo to kusznik strzela do mnie. To nie, czekajcie, to wczytaj. Wczytuję. Wy wszyscy musicie tego rozdupić. Nie! Co byście narobili? O, już go nie ma. Pięknie. Zapisz grę. Zapisuję. I teraz ten podejdzie. Tylko tutaj ci kusznicy stojący na tym murku mogą mnie zobaczyć. Bo tam od góry już chyba nikogo nie ma. No nie. Na tego się patrzymy, kusznika, co tutaj stoi. A nie, tutaj jeszcze jest jeden kusznik. O kurde. Nie zdążył nawet ręki wyciągnąć. Dobra. Nie, zapisz, tylko wczytaj. Wczytuję. Trzeba jeszcze tego kusznika rozwalić. Na wzgórzu. Pięknie zdechłeś. Dobra, wy sobie tutaj stójcie i rozwalajcie wszystko, co się ruszy. A my się powoli przesuwamy tutaj. A tam górą też się dało przejść. Jeszcze jednego konkretnego. Zapisuję. Ty zgubię, bo ja mam wrażenie, że ja korzystam z jakiegoś błędu gry. Jakby to nie było normalne przejście, tylko takie granie na błędzie gry. Jakiegoś buga wykorzystywał normalnie. Jak wygląda speedrun tej mapy. Oj, zauważył nas. A jakbyście tak patrolowali, o coś takiego. Dobra, zapisz, Andrzej. I jednego podpalacza zapraszam. Który tutaj zrobi imprezę. Nie może rzucić. Zaciął się. O kurde, to jakieś smoła była na ziemi. Ty, bo to smołą jest wypełnione całe. Dlaczego? Okej. Okay. Ja nie wiedziałem. Smołą była ziemia pokryta. Dobra. Zapisuję. Ja może tak ich sprowokuję, żeby aż podeszli do mnie ci rycerze. Bo ci procarze fajnie by z nimi walczyli, tylko boję się o tego kusznika, że się obudzi. Dobra, ładnie się udało wymanewrować. Nie w ogień. Stech pies, dobra, zapisz. Zapisuję. Dobrze zrobiłeś.
Czy jak tu podejdę? Nie no, tutaj to już ten kuśnik mnie na pewno zastrzeli. To coś chciałem podpalić. A, bo oni, czy oni mają gdzieś tutaj odgaszenia pożarów? Bo tak się tu paliło, powinno się zapalić też budynki. Kusznik śpi na razie. No strzelaj! No, gdzie ty rzucasz? No, debil! Za co ci płacę? Jaki lamus. Dobra, wbiegnijcie tam w nich. Przecież tego tylko rozwalcie. Ja muszę tego kusznika zabić i tego najwyżej, albo i tego. W ogóle tych wszystkich kuszników trzeba było wyrżnąć. Pięknie, zapiszmy. Zapisuję. Na wiwat, że tak fajnie udało. Tego kusznika poproszę. Zapies. Biedny rycerzyk. Nic nie może na taką armię zrobić. Oni są tak głupi ci przeciwnicy. Dobra, wy do przodu bardziej. Zapisujemy, powoli się tutaj przesuwamy formacją żółwia. Jakby się tak biegali na przykład taką... O, tak, tak. Albo się po prostu rozpędzimy i tu wbiegniemy. Chociaż nie no, ci będą mi przeszkadzać bardzo. Chyba, że koni, wiecie, patrzcie. Wszystko na jedną kartę. Wszyscy oprócz tych rycerzy lecicie tutaj, żeby stanąć. A teraz rycerze. O nie, tam jeszcze od góry przeszli. Dobra, konie muszą mieczami. Normalnie próbujemy się mieczami przebić. Nie no, tutaj już nam zastawili trasę całkowicie. Nie da się zraszować tej misji, trzeba ją tak głupio albo wolniutko robić. Wczytuję. No to może wrócimy do sniki pomysłu podpalania budynków, które są i tak za daleko od siebie ustawione. Patrzymy na tego kusznika, czy on nie strzeli. Teraz zapiszę, żeby było, że on już tutaj stoi. No jak ma za daleko, to nawet nie chce strzelać. Jakbyśmy tak totalnie uciekli, to oni by wrócili na swoje miejsce, bo tam w ten ogień chce, żeby poszli. Bez ciebie, bez ciebie. Nie? Laman Astra. Zapisuję. Tych jeszcze rozwalę i już będę mógł wchodzić tam na górę. To jak? Znowu takim sneaky podejściem podpalaczem. Przecież ja nie muszę zachowywać tych wszystkich podpalaczy, oni mogą zginąć nawet od tego kusznika. To jak podpalę, to się pewnie to też zapali. O, ładnie, rzucił akurat w tamto. O, palą się głąby. Pięknie, na trochę zjechany. Ty, idzie ten ludzik? A nie, to myślałem, że to ludzik z tą, gaszący ugasiciel. Dobra, tych jakoś trzeba jeszcze rozwalić. Ty, jak te domki pękną, to wtedy będą mieli tak bardziej po linii prostej. Będą widzieć tych wrogów i normalnie ich rozstrzelają jak trzeba. Tylko trochę to zajmie. I jak zacznę już tutaj biec, to ci nie zdążą nawet wyruszyć na mnie. I od razu tędy gdzieś przelecimy. Tylko tych kuszników jeszcze mogę sobie tego rozwalić. Tamtych niżej to nawet nie muszę. Tego. Pojedynczych nopów, bo oni będą, wiecie, mocno mi bić. A, i teraz trzeba pół godziny czekać, aż się te domki dopalą i pękną.
Mhm. Lamen Efra. Tam w króla strzelają. Nie, ten jest ważniejszy. A teraz idealnie w niego strzelają. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, i teraz tak. Zapisuję. Ci wjeżdżają tutaj, rozwalają kusznika. Rozwalają kusznika numer 2. Rozwalają kusznika numer 3. Wjeżdżają tutaj. Mogą nawet tutaj. Co tam nas zabija? O, rycerz tam jakiś był. Ten chyba do nas strzela. Dobra, trudno się mówi. Reszta ludzi, którzy zachodzicie nogami, właśnie już włazić tutaj. A ty podjeżdżasz tutaj koni. Chociaż nie no, wy jakbyście tak tutaj, o tędy, jakbyście szli. Niech oni sobie strzelają w nasze konie, a my tu będziemy wybiegać i na sztylety będziemy sztyletować tego króla. Widzicie, ci rycerze się już skapnęli, że tu idziemy. Ale my i tak przejdziemy. Będę tak klikał. Ominiemy ich. Na króla! Dobra. Tak trochę takim błędem gry, że ich tak, wiecie, zmuszałem do biegnięcia do przodu. Misja piąta, Jerozolima. Odbicie świętego miasta. A, to najpierw atakowałem Jerozolimę, teraz odbijam tymi sułtanami. Po zdziesiątkowaniu armii krzyżowców i zabiciu lub zniewoleniu wielu jej przywódców, Saladyn przybywa do Jerozolimy. Zatrzymuje się tutaj, cierpliwie planując atak. To będzie ostateczny atak. Najsilniejszym punktem obrony Jerozolimy są grube mury, słabsze jedynie w części północno-wschodniej. Gdy mury padną, Europejczycy najprawdopodobniej się poddadzą. Wszystkich muszę zniszczyć. Gra zatrzymana. Malisty, ogniste, bardzo mało rycerzyków. To jest Jerozolimia? Przed chwilą ona inaczej wyglądała. Kurde, co to jest za armia końska? Jak ja mam takie coś rozwalić? Tu od dołu ich jest trochę mniej. Jakbym od razu bramę rozbił, to oni by nawet nie ruszyli na mnie. Chyba, że oni będą sami tak do mnie wyruszać do przodu. Ale ja mam wszystkich rozwalić na tej mapie, nie? Czyli ja będę musiał tą całą armię koni rozwalić prędzej czy później. Dobra. Gra w toku. Wszystko, co strzela z daleka, zapraszam do... tutaj, w to miejsce. A cała reszta, która nie strzela z daleka, zapraszam tutaj się ustawić. Dobra, zapisz grę. Zapisuję. Jak my to zrobimy? Ci nawet nie dostrzelą za bardzo. Ja bym tu od dołu podchodził. Tu od góry. O, jadą jakieś konie. Widzicie, oni sami się do nas spruwają. Nawet nie podjadą tutaj. Rozerwiemy ich na strzępy w drodze. I to może tu postójmy zaraz. Przyspiesz tą grę. Oni tu będą coraz przyjeżdżać po nas. Chyba, że ci z przodu niech stoją, w razie czego. Dobra, stop. Ja będę mi tu za bardzo... O, już następna grupa idzie. Będę za bardzo pyskować. Ty, ale bo już tam trochę zniszczyli. Zaraz, czytaj grę. Czytuję. Ci żołnierze do przodu. Tylko ci podpalacze do widzenia. Ja ich w ogóle nie potrzebuję tutaj. Bez ciebie. Dobra, wy musicie pilnować, klatą bronić. Oj, tam jest jeden z samochodzik rozwalany. Dobra, pięknie. Jest tu jeszcze jakiś cwaniak, coś tam idą na mnie. Nie mogą ci strzelający z daleka mi zginąć, ani jeden. Lel marz.
Oni będą kluczowi, żeby do przejścia. Czy oni będą się cały czas spawnować, czy oni wyjeżdżają tak po prostu, bo są tutaj przygotowani? Ja nie mam tak dużo wojska, żeby ich wytrzymać. A rycerzy też nie mogę za dużo poświęcić. I w ogóle te wózki strzelające to powinienem gdzieś bardzo do tyłu wysunąć, bo one są za mocne, żeby stały tak z przodu. Tych podpalaczy też powinienem kilku zostawić. Chociaż będę podpalał tymi machinami oblężniczymi będę podpalał. To nie muszę mieć tych podpalaczy. Dobra, jest jeszcze jakiś cwaniak? Chodźcie do mnie. Zapraszam. Jest prędkość na maksa? Jest. Tutaj jadą leszczyki. Zapraszam. A tutaj ja bym przekuł ten mur. To już bym był w miejscu, tylko tych trzech trzeba rozwalić. Ale ja mam wszystkich wybić, co do jednego. Nawet jak wejdziemy na mury, to ja nie mam takiej grupy, wiecie, dywersyjnej, żebyś fajnie ich wszystkich rozwalił. Okej, ostatnie koniki. Tu też nie ma za dużych tych wież. Dobra. Poczyszczone, porobione. Teraz jakoś tak. To bym chciał bardzo przejąć ten punkt. Tak, żeby w bramę się nie władować. Chociaż nie, no może się władujmy w tą bramę. Dobra, jazda na bramę. Pięknie zrobione. Teraz tych leszczyków jeszcze. A później będziemy ich podpalać z daleka. Dobra, machiny, strzelajcie. To jest taka wysoka wieża. Trochę ciężej jest niż strzelać. Dobra, i wy podpalacie. Pięknie. A, mają tych chłoptasiów od gaszenia. Tutaj tych kilku tych pikinierów, tych pałkarzy będzie radę rozwalić. Dobra, te machiny chcę tutaj bardziej bliżej zobaczyć. Wy wszyscy jedziecie tutaj. Dobrze, że trochę asasynów zostało. Zapisz grę. Zapisuję. Bardzo prosta jest ta gra. Ale tutaj wiele więcej jest łuczników. Może już kuszników tutaj nie ma na tej stronie. Ty nie możecie tu wejść? Jak wy możecie? No, normalnie wchodzicie. Ciach. Oj, zobaczyli nas i drodzy idą po nas. Ten jeden asasyn mi się nie podoba, że tak idzie w drugą stronę. Dobra, czy cała armia już może w sumie wkroczyć tutaj do środka? Ja nie wiem, czy się opłaca. Bo ja bym jeszcze przeszedł murami i porozwalał tam tych na wieżach łuczników. No oni są bezbronni na blisko. Na takich asasynów. Ładnie. Ładnie. I tutaj najważniejsze. Tu ktoś jeszcze mi strzela jakaś kusza. A nie, to oni. Sully na nach. Tych jeszcze. Dobra, schudźcie gdzie możecie. No wchodzisz na mały klocuszek schodków, rzucając harpun. No teraz tylko do przodu i rozwalamy ich. Tak. Już, idźcie całą armią. Bum, tutaj. Bez ciebie i bez... kurde. Bez koni i bez tych samochodzików. Wszyscy na górę. المنجنيق مستعد مولاي
Wyższy żart! I mamy gorszą armię. LOL. Dobra, wczytaj grę. Wczytuję. A, jeszcze bez tego. Chyba, że... Kurde, no... Tam moglibyście podpalić tamte... chlebki. Ale patrzcie, bo od razu się te głąby budzą. Ty, łucznicy muszą rozwalać tych chłopów gaszących pożary. Dobra, teraz się już spali. Teraz będą ginąć zawsze ci co gaszą. A te ci łucznicy nie strzelają we mnie, to dobrze. Dobra. Właśnie tam do środka. Zapisuję. Te samochodziki mogą wjechać nawet do środka tego całego kompleksu. To trzeba na pewno spalić tych rycerzy. Znaczy jak wjadę do środka, to nie będą mnie strzelać ci. Bo oni w ogóle nie będą we mnie strzelać. Ty, oni tutaj do zamku strzelają. Bardzo ładnie. Strzelajcie sobie na razie. Patrzcie, jak fajnie zdychają ci rycerze. Tutaj jakby mogli dostrzelić. Oj, za szybko. Patrzcie, tak trzeba bardziej. Takie kółko. I to jeszcze. No chyba teraz już byśmy mogli to ukończyć, nie? Tu już została tylko taka grupka tych rycerzy, chyba że jeszcze ich podpalimy. Jak się te koszary zapalą, to będzie git. Teraz jedna salwa. No i koszary się nie zapaliły. Koszary się muszą zapalić. Dobra, asasyni. Ci mogą jeszcze wjechać. Asasyni robią już swoje. To do czego zostali stworzeni. O, pięknie. Nie ma ani jednego rycerza, a ja teraz wybijam wieżę. Dobra, cała wasza armia. Tutaj, ale wyjdziecie na pewno. Porobieni leszczykowie. Al-Manjarin Murskaj. Pięknie. 40 minut zrobiliśmy tego sułtana Saladyna. Saladyn siedzi w swoim namiocie pogrążony w rozmowie z ambasadorem chrześcijańskim. Podczas gdy na zewnątrz szaleje bitwa. Wkrótce miasto poddaje się bezwarunkowo Saladynowi, który mimo to pozwala wielu Europejczykom wykupić swoją wolność. Europejczycy opuszczają miasto w dwóch kolumnach. Jedna to niewolnicy, druga to ludzie wolni. A, już! Dobra, kampanie historyczne, podboje Saladyna. Na razie, tak jak mówiłem, ile by nie trwało to ja tak na danym jednym odcinku tylko jedną tę przygodę będę przechodził. Zawsze jest pięć misji chyba. Tak jak tutaj było. Następne będzie królewska krucjata. Na razie, papa, do następnego odcinka.